To jest to połowie antymonu i cyny. I on ma to do siebie, że jeżeli długo stoi, nie jest mieszany. A to nawet dzisiaj od rana stał kilka godzin, to troszeczkę się rozdziela na poszczególne metale. I antymon ma tendencję do wypływania na wierzch i tworzenia twardej warstwy. Fartuch jednak założyć. Jest tu gdzieś pod ręką, przynieść ci? No, tam na półce wisi. Tam gdzie jest wieża. Są collection, to jest fartu? Nie tamten. Nie? Okej. Okay. Ja sobie wezmę swój. Dobra. Czasem. Zawsze się trochę kombinuje. Czy to z ogrywaką, czy to z wolnobilem. Kolega ma kampera, tego dużego ogórka, od wagona, co stoi tam na podwórku i oczy nim grzybie. Robię mu prawie że na nowo instalację elektryczną w tej części mieszkalnej. Elektryczną i wodną. Raz 12 milionów sztuk się sprzedało. Mhm. Też ten. No i tutaj jest to podłączone, tak. Chyba, tak? Mhm. No więc jeśli byłaby taka możliwość, zależałoby mi właśnie na tym, żeby nagrać jakby nie tylko to, jak ta maszyna pracuje, ale również naszą rozmowę. Mhm. Oczywiście. No jak to jest międzynarodowy kanał, to nawet po angielsku możemy to rozmawiać. Świetnie. Dla mnie bomba. Zwłaszcza, że jakby intencja wydaje mi się taka jest zacna, tak? Bo mówimy o rzeczach jakby związanych z edukacją. Również jakby taką edukacją dla dziewczyn, tak? Bo to gdzieś już tak czasem chłopaki się tak gdzieś bawią, cichcem, a tutaj chodzi o to, żeby po prostu jak najwięcej osób się dowiadywało, jak na przykład można właśnie to Raspberry Pi wykorzystać do bardzo różnych zapewne narzędzi, a tutaj akurat w muzeum to się przydaje. No
napędza tradycyjną typografię, można by powiedzieć. Napędza tradycyjną typografię. Ja mam jeszcze... Ja. Gdzie to sobie stawiam? O, mam statyw. Spróbuję to jeszcze... Zaczyna pachnieć. Tak. Zapach spalonego oleju. Spalonego oleju oraz stopionego wosku. Muszę otworzyć okno, bo się inaczej udusimy. Chcemy mieć wentylację w tym pomieszczeniu. Odciąg do każdej maszyny, ale niestety nie mamy budżetu, żeby to zainstalować. Myślę, że ze względu na szkodliwość tego palca to jest konieczność. Aha, dobrze. To może tak? Jak to działa? Jak to działa? Tak. A od czego zacząć? Może tak, może od... Podobnie hałasuje. Na razie ono nie działa, dopiero jak się... Dopiero jak się włączy sprzęgło. No i tak to hałasuje, jak działa. Ale tak. No nie, ja już lubię, że jest normalnie. Ale ja bym naszył jogam. Jak tam rąbek? Odnijmy. Pozycję. Odbywało się to na tej zasadzie, że
przez ten, przez taśmę, przez otworki w taśmę przechodziło sprężone powietrze. Powietrze było dalej kierowane siecią miedzianych rurek do bloków z płatkami. Wyskakiwały płaczki, blokowały rok dźwigni, nastawiając lampę w odpowiednią pozycję. I tak co akurat, co już inna czcionka. Tyle, że też mi robiła specjalna klawiatura, taka jak ten na zewnątrz. Brakuje nam na razie paru części zamiennych do klawiatury, bez których nie można nic zakodować. Stąd w ogóle pomysł sterowania komputerowego. To urządzenie, które ja sam wykonałem, zaprojektowałem, działa w ten sposób, że dostaję sygnał od fotokomórki. Widzę się. Jak jest sygnalizacja wodą. Jak jest czas, żeby wpuścić powietrze, wiedza się zapala. Potem jak jest czas, żeby odciąć powietrze, przejść do następnej kombinacji i zobaczyć mnie. Na malince działa sobie program, który steruje tą maszyną. Wchodzi sobie w pętli. Nie wiem, na ile ogarniasz tematy programowania. Zupełnie nie. Zupełnie nie? Nie, dlatego to... Ja myślałem, że raczej skoro kanał nie, nie, nie. Związany z hakerami, to że... prawda, jest fachowcem, jeśli o to chodzi. Aha. Natomiast ja jestem antropologiem kulturowym i mnie interesuje ta sfera właśnie działania, edukacji, także jakby tu... Dlatego nawet ja bym powiedziała, że jestem jeszcze lepsza, ponieważ można mnie objaśnić, jak coś działa, tak? Jaki program jest wykorzystywany na przykład. Pod tym względem też tym ma jedną wadę, jak łatwiej kogoś zdołam uczyć ściemnić. Ja nie lubię ściemniać ludzi, ja lubię piaskę z mostu, z nimi rozmawiać, ale czasami zagłębiam się w różne tematy w taki sposób, że druga osoba nie wie, o czym miałbym jej nawijać. Więc to też może mieć pewną wadę. Ale dobra, spróbuję wyjaśnić bardziej prosto z mostu i bardziej od strony użytkownika. Mm-hmm. Mianowicie to ustrojstwo może zastąpić całą klawiaturę. I jeszcze więcej powiem, ma większe możliwości niż... potencjalnie ma większe możliwości niż oryginalny system, ponieważ w oryginalnym rozwiązaniu firmy Monotype wszystko było praktycznie rzecz biorąc zakodowane za pomocą elementów mechanicznych. Mamy sobie ramkę z matrycami. Mhm. To jest akurat najnowsze wydanie, które ma 17 kolumn i 16 rzędów. Była wprowadzona w latach 50. albo 60. We wcześniejszych wersjach mamy tylko 15 rzędów. W najstarszej wersji produkowanej do lat 20 mamy 15 kolumn. Mianowicie od rozkładu ramki z matrycami, czyli tego, gdzie mamy jaki znak, muszą zależeć również elementy w klawiaturze, które tłumaczyły wciśnięcie każdego klawisza na odpowiednią kombinację otworów. Jeżeli ktoś miał więcej klejów pisma, bo jedna ramka to był typowo jeden krój pisma w określonej wielkości. Dajmy na to, że to jest Gilson z 12 punktów.
My mamy ten. Mamy Times New Roman 6.8.10.12 oraz Gilsons 6.8.10.12 również. Ale ten, mam przyjaciela w Holandii, Johna Cornelisa, który ma dwie takie maszyny i dużo większy wybór tych łamek. No, na przykład dla Lamanda, ma Bendo, ma parę innych krajów. To ten. To jeżeli mamy jakiś rozkład, to musimy mieć pasującą parę tak zwanych międzyram do klawiatury. Nie mamy ani jednej, więc nie możemy pracować na klawiaturze. Ale jak się ma więcej tych krajów, tych międzyram trzeba trzymać kilkadziesiąt, a one są duże i ciężkie. Jedna taka skrzyneczka pozwala pracować zupełnie bez klawiatury i nie jest potrzebna masa sprzętu, który już nie jest produkowany, między innymi tam pod międzyrą. Więc mamy ten. A do tego, jak się pracuje na klawiaturze. Może się pokażę. Mam iść? Tak. O! Brakuje jej. Międzyramy zakładało się na wierzch tego i dopiero na międzyramy kładło się blok z klawiszem. Potem jak ZC pracuje sobie przy klawiaturze, siedzi, nie mam tu krzesła, ale wciska klawisze. Tutaj na tej skali odlicza się ilość zapełnionego wiersza, a tutaj dostaję informację co do tego, które z tych klawiszy nacisnąć, żeby ustawić stację takiej szerokości, aby wyszła określona szerokość wiersza. Czyli ogólnie rzecz biorąc gestowanie. Wszystko odbywa się mechanicznie. Klawiatura pracując dziurkuje taśmy. Potem taśmę przewija się i zakłada na odlewarce i ona według tego, co ma zakodowane tutaj, nastawia ramkę z matrycami na odpowiednią pozycję. Krok po kroku, czcionka po czcionce. Potem złożony wiersz jest wystawiany na szuflę i zaczyna się odlew następnego wiersza. Teraz chodzi o to, że jak nie mamy tych międzyram, nie możemy pracować na klawiaturze i musimy sobie radzić naokoło. Ale software potrafi dużo więcej niż klawiatura. Może to na przykład, co jeżeli wykorzystamy mechanizm, który służył oryginalnie do regulowania szerokości spacji. Co by było, gdybyśmy wykorzystali to do zwykłych znaków? Albo możemy sobie w pewnych granicach znacznie bardziej elastycznie definiować układ ramki z matrycami. Czyli na przykład jeżeli mamy więcej szerokich znaków, to łatwiej poprawić ich szerokość. Bo jak jestem, to jest lepsze światło, będzie w tym widać. Jak mamy sobie ramkę, zauważysz pewnie, w górnych rzędach są wąskie znaki, a w dolnych szerokie. To jest ściśle sprzężone. Rząd, w którym znajduje się znak, decyduje o szerokości, na jaką zostanie odlany. Dzieje się to za pomocą czegoś takiego, czyli klina. Klin porusza się razem z ramką z matrycami i tutaj wchodzi między mechanizmy,
które otwierają nam formę do odlewu. Mam odpowiednią szerokość. Formia jest tutaj. Wygląda sobie tak. To jest ten, to jest rdzeń. Służy do dwóch rzeczy. Po pierwsze, może się w pewnym zakresie otwierać lub zamykać. Mamy dzięki temu znaki czcionki o większej lub mniejszej szerokości. To jest ten. To jest sprzężone właśnie z tym klinem. A po drugie, kiedy czcionka zostaje już odlana, to ten zamykacz, czyli żargonowo crossblock, wycofuje się. Tutaj jest jeszcze okienko transportera czcionek zwanego. Muszę się przyjrzeć, to tam będzie można zobaczyć. Pod spodem... Albo wyciągnę. Coś takiego. To sobie wchodzi. To nie jest od innej maszyny, od tamtych, więc on raczej nie pasuje. Nie wiem, czy mamy akurat ten maszyny. Nie, to nie jest to. Ale w każdym razie to jest okienko, do którego wypychana jest później odlana czcionka. To po prostu wraca sobie, czcionka wychodzi, jest zabierana z powrotem. Forma wróciła do pozycji odlewu, a teraz czcionkę można wypchnąć i ona sobie wyjdzie tutaj. Później zobaczymy, jak to chodzi, jak szybko to w ogóle pracuje. Więc wspomniałem na tym, że szerokość znaków zależy od rzędu, w którym się znajduje matryca. Jeżeli na przykład mamy duże M i miejsca w odpowiadającym jej rzędzie, chcemy wrzucić to gdzie indziej, no, a mamy na przykład miejsce w wyższym rzędzie, to można za pomocą programu poprawić trochę szerokość znaku za pomocą mechanizmu, który był oryginalnie używany do sterowania szerokością spacji. Cwony? Cwony. Zaraz sobie coś odpalimy. Akurat ja rozwijam oprogramowanie, które tym steruje. Piszę to w Pythonie od 2014 roku. I jedna z ciekawszych ostatnich funkcjonalności to jest generowanie i odlewanie kolorów QR. Pierwsza demonstracja takiego kodu zrobionego na tej maszynie to była konferencja typu Berlin. Teraz można wrócić to na trasę, żeby drukować.
Natomiast tak, jeżeli to wyblokujemy i zostanujemy, wyjdzie nam zakodowany adres całego ruchu.
sobie powiedzieć, czy jesteś z Łodzi. Kilka słów o sobie. Tak, kilka słów o sobie. Czy jesteś z Łodzi na przykład? To wiesz, że kilka słów o sobie. Aha. Jestem z miasta Łodzi, tak? Mhm. Nie lubię opowiadać o sobie, bo akurat do tego to nie mam wany. Aha, ale kwestia na przykład właśnie związana z projektowaniem, bo to nie chodzi o jakby opowieść no, osobistą o sobie, ale co cię w ogóle tchnęło do zaprogramowania czegoś takiego? Zacznijmy od 2014 roku. Co straciłem pracę w firmie informatyczno-telekomunikacyjnej i ja od znajomego dowiedziałem się, że tutaj może być ktoś, tu w tym muzeum może być potrzebny ktoś, kto się zna na naprawianiu różnych rzeczy. Mhm. Ja akurat się znam. To przyszedłem, zainteresowałem się. Pierwsza rzecz, którą senior, czyli Paweł, zrobił, oprowadził mnie po całym muzeum. Oczywiście weszliśmy tutaj. Ja go zapytałem o tamtą drewnianą skrzynkę z tym żelaznym czymś na wierzchu. Co to jest? Paweł opowiedział mi o tym, że kiedyś poznał Holendra Johna Cornelisa, który miał sterownik komputerowy do tych odlewarek. Przywiózł swój sterownik, robił jakieś demonstracje odlewania. Zaintrygowało mnie to. Poprosiłem o bliższe namiary. Tym bardziej, że ja akurat się interesuję tematem Holandii i chciałbym tam zamieszkać. Bo nie ukrywajmy, polska sytuacja polityczna, zwłaszcza teraz, jest bardzo nieciekawa. Ale to już tam, to już temat na zupełnie inną opowieść. Wracając do Johna, jego urządzenia, napisałem do niego maila. Potem kilka tygodni albo miesięcy później zaprosił mnie do siebie. Ja się trochę bałem, bo to był mój pierwszy większy wyjazd międzynarodowy, więc nie wiadomo co gdzie, zupełnie nowe ślady, żadnego doświadczenia. Ale było bardzo hazelach, czyli miło, przyjemnie. John nauczył mnie pracy na tej maszynie, żeby to obsługiwać, żeby to regulować, konserwować. Trzeba jednak mieć sporą wiedzę i dużo dbałości o części, o szczegóły. Bardzo starannie trzeba wszystko robić, ponieważ nie jest produkowane już od lat 70. 80. Wszelkie części zamienne są nietypowe, nie są produkowane, więc trzeba bardzo oszczędnie gospodarować, żeby nic się nie uszkodziło, trzeba przykładać wielką uwagę do pracy na tej maszynie. Bo tutaj każda szybko jest specjalna, te maszyny są produkcji angielskiej, więc miary, gwinty, wszystko jest tam, wszystko jest w brytyjskich celowych wymiarach. A zdobyć śruby, nakrętki w tych rozmiarach w kontynentalnej Europie jest bardzo trudno, więc trzeba po prostu uważać, żeby nic nie uszkodzić. A i tak się przydaje trzymać zapas części. To.
to wracając do Johna. John mnie nauczył na tym pracować. Pokazał mi swój sterownik. Jego rozwiązanie jest zupełnie inne. Sterownik z wbudowanym mikrokontrolerem, porozumiewający się z PC-tem przez port równoległy i chodzący pod kontrolą oprogramowania napisanego w C, ale skompilowanego na system MS-DOS. Antyczne? Zbyt antyczne jak na mnie. Ja jednak to, jednak zdecydowałem, że pójdę trochę nowszą drogą. Oprę to o współczesne rozwiązania, a że zbiegło się w to w czasie z okresem, kiedy bardzo popularną platformą jest Raspberry Pi. Od 2012 roku produkowany komputer wielkości paczki papierosów, to myślę sobie, mam doświadczenie w pracy z Linuxem, oprogramowanie, na którym mogę bazować, część muszę napisać, bo przecież program sterujący taką maszyną to jest zupełna nowość. To muszę napisać, albo przerobić źródła od Johna, ale jego kod jest tak bałaganiarski, tak nie chlujny za przeproszeniem, że jak tylko zobaczyłem i próbowałem go przeanalizować, to dałem sobie spokój. Nie udało mi się tego skompilować pod GCC, tylko... Zresztą nawet jakbym chciał, to trzeba by tam dużo rzeczy, dużo zaszłości historycznych poprawić, część kodu usunąć, bo tam nie było żadnego systemu kontroli wersji, tylko zakomentowane fragmenty kodu źródłowego. A dlaczego wybrałeś się, bo mówiłeś, że to Python, tak? Tak. Dlaczego akurat to wybrałeś? Dlaczego? Dlatego, że nie miałem doświadczenia w programowaniu. Aha. I potrzebowałem ten projekt, to jest moja nauka programowania również. Moje początki. Więc pomyślałem, że trzeba zacząć od czegoś, co najłatwiej jest ogarnąć, co ma najbardziej płaską krzywą uczenia się. Wolałem wybrać język, który daje docelowo szerokie możliwości, bo mamy bardzo dużo bibliotek, modułów już napisanych. Mamy zarąbisty model programowania zorientowanego obiektowo, więc nic tylko korzystać. A to, że działa wolniej od C, nie przeszkadza mi to tutaj. Okazuje się, że to nie jest to. Umówmy się, że to nie jest żadna aplikacja, która wymaga super wielkiej wydajności albo rzeczywistym, albo sterowania w czasie rzeczywistym. Tutaj opóźnienia rzędu paru milisekund mogą być. To nie jest na przykład... To nie jest na przykład transmisja głosu czy renderowanie grafiki, gdzie rzeczywiście trzeba dużych wydajności. Python spokojnie wystarczy. A miałeś wcześniej jakieś wykształcenie techniczne, bo tak wiesz, i to było. Magister inżynier chemii na Polibudzie. Aha. A później pracowałem później pracowałem przy obsłudze technicznej klientów. Nie podobało mi się, bo gadanie przez telefon nie znoszę. Jeżeli była okazja, żeby położyć na czymś łapy, na przykład zarobić skrętkę albo gdzieś tam zainstalować komputer, to owszem, wtedy bardzo chętnie. Ja akurat bardzo lubię grzebać przy sprzęcie. Zdalna obsługa klientów, zwłaszcza takich, którzy nie wiedzą, co czynią, to nie dla mnie. Jestem cierpliwy, ale w pewnych granicach. Jeżeli mamy problem, który istnieje pomiędzy klawiaturą a krzesłem, to zaczynam
zaczynam doznawać frustracji. Bo zaczęłam jakby tak tłumaczyć tę ideę Hacker Archive, jakby mówienia też o tej przestrzeni dla, powiedzmy, wszystkich tych wytwórców, nazwijmy to. Czy jesteś związany z jakimś takim miejscem? Czy byłem parę razy na łódzkim Fablowie. W ogóle nasze muzeum to jest de facto tego typu przestrzeń. Raczej specjalizowana w warsztatach grafiki, druk typograficzny, litografia, offset, jakieś tam drzeworyty, linoryty, czy sitodruk itp. itd. Wszelkie techniki graficzne, introligatorstwo, takie rzeczy. Można tutaj przychodzić, realizować własne projekty i też sporo studentów ASP na przykład. U nas się realizowało, niektórzy nawet się realizują do tej pory. Więc nasze muzeum jest swego rodzaju makerspacem, tylko że nie nastawionym na majsterkowanie, na robienie w drewnie czy w elektronice, tylko na rzemiosła graficzne. A co sądzisz o tego rodzaju przestrzeniach? Jakby, czasami czy one są potrzebne? Jak myślę, powinny potrzebne, funkcjonować? Ale szczerze mówiąc, czasem za bardzo komercyjnie to wszystko się dzieje, że opłaty za użytkowanie. Ja się nie dziwię, ponieważ żeby utrzymać powierzchnię, opłacić rachunki za prąd, za wynajem pomieszczeń, potrafi to być bardzo drogie jak na taką działalność. Myślę, że to powinno być bardziej wspierane przez samorządy, jeśli nawet nie przez rząd. W każdym razie uważam, że tego typu instytucje przede wszystkim to, czym się charakteryzują, są robione przez pasjonatów dla pasjonatów. Nie jest to jakaś sztuczna, komercyjna idea, że jakiś biznesmen robi sobie hackerspace'a, żeby na tym zarobić. Nie, zbiera się grupa zapaleńców, powołują fundację czy stowarzyszenie, bo to przede wszystkim organizacje pozarządowe, trzeci sektor. I organizują się, inwestują w sprzęt, zrzucają się, przynoszą jakieś tam swoje narzędzia. Z czasem też wygospodarują fundusze na zakup większego sprzętu typu maszyn CNC czy wycinarek laserowych. Co często się spotyka na fablabach. I robią, jakby na to nie było zapotrzebowania, to by wszystko padło. A jednak okazuje się, że takie obiekty, takie miejsca są potrzebne. Rozumiem, że jakby Muzeum Książki Artystycznej też stoi otworem, a ty jakoś służysz pomocą, prawda? Tak, ja tu jestem na co dzień. Ja tu jestem na co dzień i zajmuję się wszelkimi sprawami technicznymi, nie tylko tym projektem. Wszystko, elektryczność, elektronika, informatyka, nawet naprawianie instalacji wodnych na przykład. Konserwacja, tak. Choć
też jestem ciekawa, wiesz, tego procesu, że tak powiem, edukacji, bo to, że jesteś zapaleńcem, wiesz, pasjonatem i samoukiem, tak, jest dla mnie absolutnie właśnie, jasne. Ale jak to wygląda w przypadku ewentualnie ludzi, którzy tutaj przychodzą? Czy jakby wymagasz od nich, żeby byli równie mocno zapaleńcami i samoukami jak ty? Czy, nie, czy oczekuję, jednak tak? Nie oczekuję, że inni, którzy tutaj przychodzą robić sztukę, będą znali się na rzeczach technicznych, na mechanice itp. itd. Bo tutaj jednak przychodzą ludzie, żeby robić sztukę, więc zupełnie inna specjalizacja. Mało kto jest na tyle techniczny, żeby samemu sobie poradzić na przykład z tamtą wielką prasą fary. Korektorką, która służy nam do drukowania plakatów i innych rzeczy w większych formatach. Ale ten. A co dopiero o tych maszynach? Powiem więcej. Ja jestem w tym muzeum jedyną osobą, która potrafi pracować na tej. Bo Paweł, czyli mistrz całego zakładu, on zna cały przekrój rzemiosł graficznych, typograficznych. Zna się na odlewaniu czcionek na tamtej maszynie. Umie jak najbardziej drukować, umie okładać książki, umie składać teksty ręcznie. No w sensie chyba też umie pracować, ale on jest bardziej, on ma bardziej ogólne, szerokie umiejętności, a ja raczej bardziej wąska specjalizacja. Na tych wszystkich maszynach potrafię pracować. Ale właśnie to jak się stało w takim razie, że to umiesz? Bo skoro byłeś chemikiem, zajmowałeś się zupełnie innymi rzeczami, to skąd się bierze ta fascynacja maszynami? Inna jest rzecz, że one są naprawdę niezwykłej urody. W związku z czym nawet dla samego uroku tego działania, ja to rozumiem. Tak? Jakbyś mógł mi jeszcze pokazać na przykład... Doceniam rzeczy niezwykłe. Aha. Jakbyś mógł mi jeszcze pokazać to, spróbowałabym jakieś jeszcze zrobić zdjęcie, tak? Jak wygląda ten mój sterownik. Aha. A mogę tu stanąć na tym? Tak. Folia wydrukowana na plotarze i przyklejona. A tutaj jest 31 rurek połączonych z mosiężnym blokiem sprzęgającym z wieżyczką na maszynie. W tym miejscu następował odczyt taśmy. Zresztą można będzie to lepiej zobaczyć. Tej taśmy, prawda? Tak. Ja pamiętam takie taśmy z czasów, o Boże, jakichś przedpotopowych. Właśnie do komputerów. Aha. Tak, dom był oczywiście większe i większe dziurki i tak dalej, ale większe, i dom nie. Maszyn żakardowych. Ja podejrzewam, że... A maszyny żakardowe to już prędzej. Nie wiem, jak tam się dokładnie odbywało odczyt, ale maszyny żakardowe czy pianola najbardziej chyba przypomina to odczyt na pianoli, bo tam podciśnienie przechodziło przez... Jak nie było otworku, to w kanale wytwarzało się podciśnienie. No, napędzało tam odpowiednie mechanizmy. Jak był otworek, to nic się nie działo. Ale zadałam ci pytanie, to skąd ta fascynacja maszynami, oprócz oczywiście ich urody? Z dzieciństwa, czy tak? Nie, jakoś ten. Może ten, może dlatego, że też od paru lat potrafię naprawiać i odnawiać rowery miejskie, holenderskie i zabytkowe. To też polubiłem mechanikę. Grzebanie przy maszynach, przy konkretnym żelastwie. Czy ty mieszkasz gdzieś na Kozinach? Bo ja ciebie widywałam... Nie, jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Bo ja ciebie widywałam przy manufakturze na trasie rowerowej. Tak, jeździłam tak. Tak, codziennie tam tędy jeżdżę. Aha. No rozumiem, czyli rowery, tak? Tak. I Holandia. Powracający temat. Tak. Moje marzenia tam zamieszkać. No tak. No, może w
perspektywie może nawet kilku miesięcy. No to jest już jakby perspektywa. No tak, no bo właśnie, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym Fab Labie i tych hackerspace'ach. Jak sądzisz, jaka jest szansa, żeby się to rozwijało w Polsce i było naprawdę ważnym elementem edukacji? Myślę, że tak. Myślę, że potrzebne jest, żeby to się szerzej rozwinęło. Potrzebne jest więcej ludzi otwartych na tego typu inicjatywy. Ludzi w kręgach decyzyjnych, otwartych na tego typu inicjatywy. Bo jeżeli będą pokutować ciągle stare wzorce produkcji, konsumpcji przemysłowej, że idzie się do sklepu i kupuje, a nie robi, jeżeli nie będzie ruchu majsterkowiczowskiego odnowionego, to w Polsce kiedyś było. Głównie z potrzeby za czasów PRL-u trzeba było sobie radzić naokoło, bo nie można było kupić. Później w latach 90. jak wszystko można było kupić, wprawdzie też się rozwinęły markety budowlane czy majsterkowiczowskie. Zrobił się na to rynek, ale głównie dla entuzjastów. A jeżeli spojrzymy na przykład na polskie szkolnictwo, kiedyś jeszcze w latach 90. były powszechne zajęcia praktyczno-techniczne. Jeden z moich ulubionych tematów przedmiotów w szkole. W podstawówce, bo w gimnazjum już tego nie było. A to już chodziłeś do gimnazjum? Tak, pierwszy rocznik. Milenialsi. Tak. To który jesteś rocznik? 88? 6. 86. Tak, pierwszy rocznik gimnazjalny. To w podstawówce jeszcze się otarłem o zajęcia praktyczno-techniczne, ale już w bardzo szczątkowej postaci. Bo wcześniej, jak widziałem pracownię techniczną u nas w szkole, były nawet maszyny, jakaś tokarka, jakaś wiertarka kolumnowa, ale później nikt z tego już nie korzystał. Wszystko zanikło. I to też dużo mówi o przemianach i o w gruncie rzeczy upadku naszej kultury technicznej, która się stała domeną specjalistów i korporacji, ale nie zwykłych ludzi. Więc teraz, jeżeli ktoś potrzebuje coś naprawić w domu, dzwoni po fachowca, a nie robi to we własnym zakresie. Ja akurat zawsze naprawiałem różne rzeczy, przede wszystkim przy elektryczności. Więc interesowałem się tym od najmłodszych lat. Kilka lat byłem takim brzdącem. A po ojcu i po bracie było u nas w domu archiwum czasopism pod tytułem Zrób Sam z lat 80. Ja się w tym zaczytywałem. Potem w podstawówce dużo czasu spędzałem w bibliotece, czytałem oprócz beletrystyki książki techniczne, naukowe, o majsterkowaniu, o chemii, różne takie tematy bardzo mnie fascynowały i też dużo się o tym nauczyłem.